Polskie sądy rozpatrują ponad 16 milionów spraw rocznie. Sprawa sądowa trwa średnio 1000 dni, czyli prawie 3 lata. Aby temu zapobiec, coraz częstszym sposobem na uniknięcie tego jest mediacja. Mediacja jest, tak w dużym telegraficznym skrócie, przede wszystkim alternatywą na prowadzenie spraw na drodze prokuratorskiej, może inaczej, policyjnej, prokuratorskiej i sądowej. Bo z wszystkich tych trzech etapów postępowań, szczególnie jeżeli mówimy w tym momencie o postępowaniach w sprawach karnych, to te instytucje, czyli i policja, i prokurator, i sąd karny może skierować sprawę na mediację. Mediator posiada bardzo szeroki zakres swojego działania. Generalnie właściwie wszystkie rzeczy, które odbywają się w sądach, czyli tak jak są wydziały, czyli i sąd rodzinny, i sąd cywilny, i oczywiście sąd karny, wszystkie te sprawy mogą trafić do mediatora. Aby skorzystać z usług mediatora, trzeba przede wszystkim wyrazić taką wolę i przekonać do tego swojego adwersarza. Co jest niezwykle w tym momencie ważne, że mediacja jest dobrowolna. Jest dobrowolną metodą rozwiązywania konfliktów, czyli na tą mediację muszą zgodzić się obie strony. To nie jest tak, że którakolwiek ze stron jest przymuszana. To obie muszą w tym momencie wyrazić wolę, że chcą spotkać się przed mediatorem i o swoim problemie, karnym bądź innym, przed tym mediatorem porozmawiać i spróbować znaleźć wspólny mianownik do znalezienia jakiegoś porozumienia, żeby daną sprawę rozwiązać. Już po raz kolejny w Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W tym roku przypada on od 12 do 17 października. Tydzień mediacji generalnie jest przede wszystkim właśnie po to, żeby jakby zaznaczyć i uzmysłowić obywatelom, społeczeństwu, że taka metoda w naszym kraju istnieje i to już od kilkunastu co najmniej lat. Akcja trwa tylko przez 5 dni, ale mediator dostępny jest przez cały rok. Każdy, któremu się przydarzyła jakaś nieszczęśliwa, mówiąc w cudzysłowie, sytuacja, która może znaleźć swój finał przed obliczem prokuratora czy przed obliczem sądowym, ma prawo poprosić o taką informację na ten temat i wystąpić o skierowanie tej sprawy na drogę postępowania mediacyjnego. Z pomocą mediatora łatwiej przeżyć stresującą sytuację, oszczędzając nasze zdrowie i czas. Z pewnością ta forma wkrótce będzie coraz bardziej popularna, co odciąży sąd. A koniec sprawy będzie satysfakcjonujący dla obu stron.